niepodległość po rozwiązaniu Unii ze Szwecją uzyskana została 7 czerwca 1905 roku. Luterańskie Królestwo jest nieco większe od Polski, a jego obywatele są zgodni i wierni aż do upadku Dover Fjell, bo tak brzmi motto ich kraju. Formalna nazwa Norwegii to Kongeriket Norge. Nazwa pochodzi od staronordyckich słów Nordvegen, co oznacza droga na północ. Narodowym alkoholem jest akewit, a zwierzęciem lew. Norwegia zapewnia najlepszą jakość życia na świecie. Wysokość wynagrodzenia jest jawna i każdy może w łatwy sposób sprawdzić, ile kto zarabia. Nie ma ustalonej płacy minimalnej. Przeciętne zarobki na początku 2017 wynosiły 43 tysiące koron norweskich, więc jakieś 18,5 tysiąca złotych. Zarobki w Norwegii są mocno spłaszczone, co oznacza, że pracownicy zarabiają najwyżej 4 razy mniej od dyrektora. Nie ma ani jednej restauracji KFC, bo KFC nie stać na tak wysokie norweskie pensje. Tydzień pracy wynosi 37,5 godziny. To najszczęśliwszy kraj na świecie, zaraz po Danii. Ludzi charakteryzuje bliskość z naturą. Ponad 98% energii elektrycznej wytwarzanej pochodzi z ekologicznych źródeł. Tu nie można kupić telewizora lub nawet DVD, jeżeli nie ma się opłaconego abonamentu. 31% ludzi posiada broń palną, a od niedawna, jeśli panuje gdzieś totalny chaos, zwykło się mawiać, że jest jak w polskim rządzie. Witam w Norwegii, kraju, gdzie gwizdanie w stronę słońca wywołuje deszcz. Oto instruktaż, jak się nie pogubić w norweskim sklepie. Trzeba wiedzieć, że większość sklepów jest zamkniętych w niedzielę. Zakupy można robić w kioskach i na stacjach benzynowych. Wino i likier można kupić jedynie w specjalnych punktach monopolowych, zwanym Vinmonopolet. Jest ich przeważnie 1-2 w każdym mieście i nie można kupić alkoholu w niedzielę. W Norwegii jest ponad 4000 dużych sklepów z żywnością. Ponad 100 marketów Joker otwartych jest wyjątkowo w niedzielę, a warto zaznaczyć, że zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje w każdą niedzielę. W supermarketach Kiwi serwowane są poczęstunki pod postacią kawy, ciastek i chrupków, a czasem można się załapać na tort z okazji przemeblowania sklepu. W supermarketach Coop jest darmowe Wi-Fi. Niemile widziane jest targowanie się, a kwotę, którą się płaci w sklepach, jest zaokrąglana w górę. Aczkolwiek w większości hipermarketów kasjerowi daje się banknoty, a drobne monety wrzuca się do specjalnego automatu przy kasie, który wydaje resztę. Papierosy sprzedawane są w specjalnych automatach przy kasach w hipermarketach, a za butelki plastikowe płaci się kaucję. Norwegowie uwielbiają mrożoną pizzę i śmieją się, że to ich nieoficjalna potrawa narodowa. Kochają kawę, piją ją cały czas, średnio po 4-5 filiżanek dziennie. Popularne są wielkie dolewki na stacjach benzynowych. Kupuje się jeden kubek termiczny na danej stacji i na wszystkich stacjach tej sieci możemy dolewać sobie kawy do woli. Norwegowie czytają bardzo dużo książek. Każdy Norweg wydaje około 1200 koron rocznie na książki. Większość Norwegów codziennie pije tran. Opieka medyczna polega zaś na przepisywaniu paracetamolu i zlecaniu picia wody. Dodatkowo złamane kończyny nie są wsadzane w gips praktycznie wcale. W myśl zasady, niech kość zrośnie się naturalną metodą. Norwegia jest jednym z największych na świecie eksporterów ropy naftowej i naturalnego gazu. Mimo to ceny paliw są bardzo wysokie. Ceny paliwa jednego dnia potrafią zmienić się kilkanaście razy i to o kilka koron. Za to państwowa służba zdrowia jest troszkę płatna, a mówię troszkę, ponieważ kwoty są niewielkie w stosunku do zarobków. Z cenami bywa nieprzyjemnie, ale co zadziwiające, to w Norwegii mieszkania jest bardzo ciężko wynająć. Organizowane są najzwyklejsze w świecie castingi dla ludzi, którzy chcą wynająć mieszkanie. Często w takim castingu bierze udział nawet kilkadziesiąt osób. Taki już zwyczaj świecki. A jeśli chodzi o przesądy, to warto wiedzieć, że młode Norweżki nie powinny dziergać swetra dla swojego mężczyzny, bo może to spowodować jego odejście. Z kolei kamienie położone na kominku stanowią ochronę przed trollami, a miotła pod choinką w Wigilię chroni przed czarownicami i złymi duchami. To tyle zabobonów, natomiast teraz przejdźmy do prawa norweskiego. Weźmy zakaz wywożenia ziemniaków.
ziemniaków. Tak, tak, na liście, tuż za narkotykami oraz bronią, znajdziemy właśnie ziemniaki. Dzieje się tak dlatego, że choroby obecne w innych krajach mogą być zagrożeniem dla norweskich kartofli. Pokojowa Nagroda Nobla może być przyznawana wyłącznie w Norwegii, a w Longyearbyen umieranie jest nielegalne, ponieważ ciała nie są tam zakopywane, bo wieczny mróz utrudnia ich rozkład. Norweski rząd nakłada wysokie podatki na paliwo, aby przekonać ludzi do trzymania samochodu w domu i korzystania z transportu publicznego. Natomiast, aby zachęcić więcej mężczyzn do przyjęcia większej części obowiązków opiekuńczych, norweskie prawo stanowi, że 14 tygodni urlopu rodzicielskiego zarezerwowane jest dla ojców. Norwegia jest pierwszym krajem, który wprowadził obowiązkowy urlop ojcowski. W tym kraju każda papierowa książka musi być również wydana w wersji cyfrowej. Właściciele elektrycznych samochodów, a jest ich już ponad 50 tysięcy, nie muszą płacić za miejsca parkingowe czy autostrady i inne płatne drogi i mogą odliczyć sobie aż 25% VAT-u. Natomiast mandaty za przekroczenie prędkości są wyższe niż za posiadanie narkotyków. Jadąc o 10 km na godzinę jest mandat w wysokości $500. Kierowca zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu trafia z automatu na 30 dni do więzienia, traci prawo jazdy oraz musi zapłacić 10% swoich rocznych dochodów. Do 2009 roku w Norwegii zabroniona była sprzedaż napoju energetycznego Red Bull ze względu na wysoką zawartość tauryny i kofeiny, które mają szkodliwy wpływ na zdrowie. W tym samym roku wprowadzono prawo dotyczące kupna usług seksualnych. Zabrania korzystania z usług prostytutek, jednak zezwala na odpłatne świadczenie takich usług. Zabronione też jest kupowanie, jednak sprzedawanie jest całkiem legalne. Prawo ma za zadanie ścigać klientów, a nie osoby świadczące takie usługi. W Norwegii transmitowanie walk bokserskich w telewizji było całkowicie zakazane do końca lat 80. Wynikało to z poglądu, iż boks jako sport jest niemoralny. Striptease jest też formą sztuki i to z tego tytułu należy rozliczać podatek. Kierowanie reklam dla dzieci poniżej 12 roku życia jest zakazane. W 1982 Norwegia zabroniła wyświetlania filmu Monty Pythona Żywot Briana, a w 2007 parlamentarzyści norwescy wprowadzili zakaz żebrania dla cudzoziemców. Było to spowodowane obawą przed wzrostem liczby żebrzących na ulicach. Od tej pory tylko Norwegowie mogą żebrać w Norwegii. W tle leci kawałek zatytułowany Poranek. Jego autor Edvard Grieg jest Norwegiem, tak samo jak Roald Amundsen, Leif Erikson czy Thor Björklund, który wymyślił Ostehøvel, rodzaj noża do krojenia sera. Z kolei Bror Vidth wymyślił Rotefela, czyli zatrzask mocujący narty do butów. Norwegia jest jednym z niewielu krajów na świecie, w którym nadal poluje się na wieloryby. Pewnie dlatego nie dziwi fakt, że wymyślono działo harpunowe. Wymyślili jeszcze frankownicę, czyli urządzenie do masowej wysyłki korespondencji. Opracowali rowerową windę w Trondheim i wymyślili trip-trap, takie regulowane drewniane krzesełko dla dzieci. Johan Waller w 1899 wymyślił spinacz. Erik Rotheim uzyskał patent na swój wynalazek w 1936 na pojemnik aerozolowy. Edvard Munch był norweskim malarzem i grafikiem, słynącym z malarstwa. Stworzył obraz Krzyk w 1893 roku. Pewnego rodzaju sławę spotkała norweską biegaczkę Therese Johaug, która podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Soczi w 2014 jako jedynej zezwolono na wywiezienie 60 kg koziego sera, bo jest od niego uzależniona. Poza tym, że Norwegowie założyli Dublin w Irlandii w 836 roku, to mogę wymienić, że pochodzenia norweskiego są m.in. Marilyn Monroe, Paris Hilton, Elliot Ness czy René Zellweger. W niesławie pojawił się w naszej świadomości Anders Breivik w 2011. To po jego zamachach większość sklepów wycofało się ze sprzedaży gier wojennych.
Norwegia jest wyjątkowa, ma 500 000 jezior, 45 tysięcy wysp, sporo wodospadów, z czego 6 z nich są najwyższymi wodospadami w całej Europie. Najwyższy wodospad w Norwegii, Vinufossen, ma wysokość 860 metrów i jest 6 co do wysokości na świecie. Linia brzegowa Norwegii jest dłuższa niż linia brzegowa reszty Europy, bo liczy ponad 83 tysiące kilometrów. Jest tu również najdłuższy na świecie drogowy tunel wydrążony w skalę. Nazywa się Lærdalstunnelen. Mierzy 24,5 km i leży na trasie między Oslo a Bergen. A co ciekawe, na całej długości telefony komórkowe mają zasięg. A żeby zmniejszyć klaustrofobiczne odczucia i urozmaicić nieco monotonne widoki, w tunelu mija się 3 jaskinie oświetlone światłami w różnych barwach. W Norwegii mieści się również globalny bank nasion na wyspie Spitsbergen. Składowane są tam nasiona jadalnych roślin z całego świata. Tunel wydrążony jest w wiecznej zmarzlinie, więc utrzymuje się tam niska temperatura. Z kolei Oslo walczy z Tokio o miano najdroższego miasta świata, a kiedy pada deszcz, to mieszkańcy się cieszą, bo to dla nich oznacza tańszy prąd. Prawie cała energia w Norwegii jest wytwarzana przy pracy elektrowni wodnych. Deszcz jest czymś, co sprawia, że prąd tanieje. No i jeszcze dorzućmy, że symbolem Norwegii jest troll. Są najbardziej znanymi norweskimi istotami mitycznymi. Mieszkają w lasach i jaskiniach, a na ich cześć powstała m.in. droga troli. To właśnie tam znajdziemy jedyny w swoim rodzaju znak drogowy Uwaga na trole. Nowoczesna jazda na nartach ma swoje początki w hrabstwie Telemark w XIX wieku, ale starożytne rzeźby skalne z Rodoi w hrabstwie Nordland pokazują, że już 4000 lat temu Norwegowie używali nart. Najstarsza zachowana narta z wykopaliskami ma 2300 lat i znajduje się w Finnmark na dalekiej północy. Jeszcze przytoczę ciekawy przypadek z 1999. Wówczas to Norwegia udzieliła schronienia przemytnikowi narkotyków z USA, ponieważ norweski Sąd Najwyższy orzekł, że więzienia w USA nie spełniają minimalnych standardów humanitarnych. Norwegowie to naród życzliwy, przyjaźnie usposobiony, chętnie pomagają nawet obcym, jednak na zaufanie trzeba sobie u nich zapracować. Cenią uczciwość, szanują przestrzeń prywatną innych, z tego powodu nie są zbytnio wylewni podczas powitań. Za to mają najwyższy odsetek osób z wyższym wykształceniem w Europie. Według ONZ to najlepszy kraj na świecie dla rodziców. W oczach i uszach przeciętnego Norwega krytyka jest źle postrzegana. Negatywnie postrzega się też uchylanie się od udziału w przedsięwzięciach społeczności lokalnej. W Norwegii nie obiecuje się niczego, tylko przez grzeczność. Słowa typu "musisz mnie kiedyś odwiedzić" są wiążące. Pytania dotyczące zarobków, ceny nowo nabytego auta są negatywnie odbierane. Norwegowie dużą wagę przywiązują do punktualności. Umawiając się na rozmowę w sprawie pracy, warto wziąć ten fakt pod uwagę. Spóźnienie będzie traktowane jako brak szacunku. Na powitanie nie podaje się ręki tak często, jak to się robi w Polsce. Wystarczy powiedzenie "hi hi". Odwiedzając Norwega należy pamiętać o ściągnięciu butów. Podczas uroczystych kolacji w norweskim domu należy poczekać, aż gospodarz da znać, że można rozpocząć spożywanie posiłku. Przychodząc do Norwega na przyjęcie, dobrze jest podziękować za zaproszenie. Podczas powitań będących początkiem oficjalnego spotkania należy unikać zwrotu "how do you do", bo może on zostać odebrany dosłownie. Wielu uważa, że Norwegia to kraj policyjny, gdyż zawsze można sprawdzić, ile zarabia sąsiad, ile płaci podatków i jaki ma majątek. Po numerze samochodu sprawdzisz, na kogo jest zarejestrowany, czy jest zastaw hipoteczny i oczywiście ustali się adres właściciela. W Norwegii występuje około 400 dialektów. Podobno Norwegowie z północy niekiedy nie są w stanie porozumieć się z tymi z południa. Dochodzi nawet do sytuacji, że rozmawiają ze sobą po angielsku. A warto jeszcze wspomnieć o tym, że ceny produktów takich jak mięso, napoje w puszkach czy papierosy są na tyle wysokie, że wiele osób co kilka tygodni jeździ na wielkie zakupy do Szwecji. Nie ma co się dziwić. Mieszkając 100 km od granicy norwesko-szwedzkiej, produkty trzykrotnie tańsze są w zasięgu jednej przejażdżki.
Odkryte ryty naskalne Wingen świadczą, że człowiek już 12 tysięcy lat temu zamieszkiwał tereny Skandynawii. Potem nadjechały plemiona germańskie. Jako że ziemia nie była tu łatwa do zagospodarowania, Normanowie z czasem zaczęli swoją aktywność kierować w stronę morza. Wikingowie doszli do dużego kunsztu w żegludze morskiej. Stali się siejącymi postrach w całej Europie średniowiecznej rozbójnikami morskimi. Ich wyprawy miały początkowo charakter łupieszczy, ale później także kolonizacyjny. Największe nasilenie wypraw nastąpiło od końca VIII do połowy XI wieku. W końcu IX wieku Harald Pięknowłosy podjął dzieło zjednoczenia plemion normańskich, żyjących wzdłuż wybrzeża morza, tworząc państwo norweskie. Wielu Normanów, którym nie w smak były nowe, twarde porządki, emigrowało, kolonizując Islandię. Do największego rozkwitu Królestwo Norwegii doszło w XIII wieku, za panowania Hakona IV. Pod zwierzchnictwem króla znalazła się Grenlandia i Islandia. Poważnym błędem okazało się wpuszczenie do stolicy kraju Bergen kupców z niemieckiej Hanzy. Początkowo ich usługi były nawet korzystne, jednak z czasem całkowicie zmonopolizowali handel, wypierając kupców i żeglarzy norweskich. Szali nieszczęść dopełniła epidemia czarnej śmierci, która w połowie XIV wieku doprowadziła do śmierci 2/3 mieszkańców kraju. Osłabiona Norwegia na podstawie Unii Kalmarskiej w 1387 weszła w Unię Personalną z Królestwem Duńskim. Silniejsza Dania jednak całkowicie podporządkowała sobie Norwegię, formalnie całkowicie likwidując jej odrębność w 1536. Język duński wypierał norweski, który znalazł się na krawędzi wymarcia. Podczas wojen napoleońskich Dania stała się sojusznikiem Francji. Ogłoszona przez Napoleona blokada Wielkiej Brytanii oznaczała dla Norwegii katastrofę gospodarczą, w ślad za którą przyszła klęska głodu. Co więcej, kraj został wyniszczony przez sojusznika Wielkiej Brytanii, Szwecję. Po klęsce Napoleona w traktacie kilońskim w 1814 roku zwycięskie mocarstwa ustaliły, że Norwegia będzie odebrana Danii, a w nagrodę otrzymają Szwecja. Rozgoryczeni Norwegowie postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i 27 maja 1814 zgromadzenie w Eidsvoll uchwaliło konstytucję niepodległej Norwegii. Kraj jednak był słaby, by przeciwstawić się silniejszej Szwecji. Ta w końcu zgodziła się uznać Norwegię za odrębne królestwo, połączone wspólnym berłem i polityką zagraniczną. Unia ostatecznie rozpadła się w 1905 roku po konflikcie o zagraniczne służby konsularne. Na króla niepodległej Norwegii wybrano Hakona VII. W tym czasie Norwegowie, Nansen i Amundsen, odegrali ważny udział w badaniach i odkryciach polarnych. Gdy w 1940 roku, podczas II wojny światowej, kraj został zaatakowany przez wojska hitlerowskie. W jego obronie wzięły udział wojska polskie. Pod Narwikiem walczyła samodzielna brygada strzelców podhalańskich i polska marynarka wojenna. Po zakończeniu wojny Norwegia przystąpiła w 1949 do Paktu Północnoatlantyckiego, czyli NATO. W polityce zagranicznej po wiekach obcych wpływów i niewoli kraj dąży do zachowania jak największej niezależności. Z tej racji społeczeństwo Norwegii odmówiło wstąpienia do Unii Europejskiej. Norwegia do 1920 roku była najbiedniejszym państwem Europy, po czym otrzymała dużą pomoc od Stanów Zjednoczonych. Od tej pory jest jednym z najbardziej proamerykańskich państw świata. Obecnie Norwegia ma ponad $1 bln rezerw pieniędzy zgromadzonych głównie ze sprzedaży ropy i gazu. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie kciuki do góry, a jak nie, to mocno wciśnijcie te kciuki w dół, a my się widzimy w następnym filmie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, mocno pozdrawiam. Nazywa się... O mój Boże... Lerdalstunnelen. Lerdalstunnelen. Jako że ziemia nie była tu łatwo do Może bym lepiej po chińsku zaczął to czytać, może by mi lepiej szło. Po klęsce Napoleona w trakcie kilońskim... No nie. Po klęsce Napoleona w trakcie... Ojej, to też źle zabrzmiało.